zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zmysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność, doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony.